Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Mafii. I tak, idziemy do Koniego DeMarco, pogadamy, dowiemy się co i jak tam, wiecie, robić u Vita z kontrabandą. Vito sent me. You're Connie, right? Yup, Connie DeMarco. Been keeping an eye on the smuggling business for Vito. Roy Thibodeau's in charge now and it's a damn shit show. Why hasn't Greco bounced him yet? Oh, he bounced Roy right into a hole if you got to say so. Greco didn't pick Roy, and that puts a target on his back. Still, Roy's trying to sell the usual shit from out of Cuba. Cigars and rum, mostly. Hell, rumor has it they even selling medicine and shit to the Cubans. Sounds like Greco scrambling. Imagine Greco thought his Uncle Sal give him a break, but no. So he's squeezing everyone, including Roy. Business gets any worse, Roy's gonna have to come down and see to it himself. Mind, Roy's got a few guys here and there. Might take some persuading, but I'll get him to talk. Hold of any Roy's guys yet? They're sure to talk if you, ask just right. Okej, no dobra. To co by to nabrew porobić? Standardowo najlepiej pewnie było iść do informatorów na sam początek. Tak coś czuję. Oczywiście, mamy tu nasze małe super autko. No i co? No, informator, mamy kontrabandę. Tak, przesłuchać strażników, dwóch soldati. Oczywiście, na początku pójdziemy do informacji. Mamy tutaj nasze małe sportowe autko. Ono czasami się buguje, tak śmiesznie podskakuje. O właśnie, ono tak śmiesznie podskakuje. Nie wiem czym to jest spowodowane. To małe czerwone autko. Dobra. Strasznie denerwujące jest to, jak ono tak kurwa drży. No patrzcie na to, to jest w ogóle, ja nie wiem. Nie wiem czemu, nie wiem dlaczego ono się tak, nie wiem, jakby zawieszenie miała w chuj aktywne, kurwa. Tłumi nawet na postoju, znaczy próbuje, wiecie, to jest ten... Jest taki rodzaj zawieszenia, który wyrównuje nam w ogóle jazdę całkowicie i praktycznie nie czuć wibracji żadnych. Ale okej, no dobra. Jedziemy do informatora. Wyciągniemy z niego informacje. Nie pamiętam, czy informatorów dało się wciągać do biznesu. Chyba się dało. Także od razu go sobie... Dobra, wyhamowałem. Od razu go sobie ściągniemy do biznesu. Co, no i będziemy lecieć dalej z koksem, no rozwalimy wszelakie rzeczy, jakie są do rozwalenia. I tyle, no co to dużo mówić. Boże, jak to auto się drży, w ogóle Lincoln nawet jak wychodzi, to się drżał z tym autem. Dobra, mamy gościa do przesłuchania i mamy gościa, z którym gada. To zabijamy gościa, z którym gada. I przesłuchujemy gościa tego, nie? No oczywiście, ktoś musi na policję zadzwonić, nie? I ma telefon za barem. Dobra, zwerbuj. I raczej stąd spierdolamy, bo sądzę, że on już policję raczej wezwał, nie? Także no, lepiej stąd zdupczać. Aby tylko mnie, wiecie, nie zauważyli, żeby nie było nic takiego, żeby mnie tu nagle policja zaczęła gonić, bo w ogóle mi to nie jest potrzebne w tym momencie. Dlatego też, no lepiej sobie odjechać. On tam sobie dzwonił na policję, ale zanim się cokolwiek w ogóle pojawi, zdarzy, stanie, to ja już będę poza ich zasięgiem, także mech. Oczywiście ja będąc już poza kołem, tutaj policja mi nic nie zrobi. Boże, to auto, ja to co się z tym autem dzieje? Dlaczego się tak dzieje? Gro! Dobra, pojedźmy sobie torami może. Mam jechać w całkiem innym kierunku. Chciałbym jeszcze tak pojechać, żeby nie przejeżdżać przez ten niebieski okręg. Koło niebieskie. Będzie mi łatwiej. To jest tak samo jak wiecie, jak Stasiek okrążył jezioro. Jezioro zostało przez Staśka. Nie, coś zjebałem. Obszedł jezioro. Dobra, ale już spaliłem na wstępie. Wiecie, Stasiek obszedł jezioro zostało przez Staśka. Ha? Okrążone, nie?
A każdy kojak ten kombinuje z obejść. Wiecie, no się nie da wymówić, tak? No to jest rzecz bardzo prosta. Dobra. Co, wbijamy do środka. Raczej gdzieś tu chyba miałem podsłuch założony. Tak? Nie? Tak? Nie? Nie wiem. No powinienem mieć. Tak mi się wydaje. Czy może jednak nie? Sam już kurwa nie wiem. Nie widzę tutaj nigdzie tych i skrzynek połączeniowych w okolicy. A chyba, że skrzynka jest gdzieś na budynku, tym budynku, bo to też jest, wiecie, to też częsty motyw, że akurat gdzieś w tej kryjówce jest gdzieś ta skrzynka, nie? Dobra, to się wbijmy trochę na jelo. O właśnie, tam jest chyba ta skrzyneczka. Ja bym się chciał do niej dostać. Najlepiej po cichu. Co tu się dzieje? Tu się na razie chyba nic nie dzieje, nie? Stąd ktoś wyjdzie, czy nie wyjdzie, nie wiem. No dobra. Nie, sądzę, że oni tutaj stoją, mogę sobie na luzie chyba do tej skrzyneczki podejść. Także włamiemy się do niej. Tutaj niby wchodzę w ten okrąg policyjny, ale tutaj raczej policja nie podejdzie sobie tak po prostu, nie? Także włammy się do skrzynki, załóżmy podsłucha i będziemy wszystko mieli, kurwa, jak na dłoni. Co nie, co tak, dokładnie. Okej. Okay. No i policja sobie postanowiła przestać szukać, bo stwierdziła, że nie może nas znaleźć. Jakie to jest wszystko miłe, przyjemne i uprzejme w ogóle, no. Okej, okay, dobra, wbijemy do środka zatem. Tutaj sobie łazi jakiś kolo. Także poczekamy chwileczkę, jak on się tam odwróci, a może nas nie zauważy. Dobra, on nas nie widział. Tak, tych dwóch sobie zaczęło rozmawiać. A że nie będzie to jakaś skomplikowana akcja, coś tak czuję. Mamy zajebać tylko furgonetkę z medykamentami. No i tu zniszczymy parę rzeczy. No przy okazji ja wszystkich wybiję. Najmilej będzie, nie? Kurwa, długo oni będą gadać? No. Już? Pogadaliście sobie? Tam nikt nie idzie? Nie, dobra. Na parterze jest chyba, nie wiem, trzech gości, trzech, może czterech. Ja sobie, wiecie, ściągnę go bardziej do mojej krawędzi. Na ziemię, Bąbel. Czy ktoś tu jeszcze będzie? Dobra, przeskradajmy się. O, tu mamy wartownika. Bardzo miło się zrobiło. Czy ktoś to widział? Jest szukanie, ktoś tu wejdzie zaraz. Dobra, poczekamy. Jeszcze z wartownikiem mogłem sobie zrobić jaja, że sobie... A... Serio? Ktoś z góry to widział? Ej, no poważnie, ktoś z góry to widział. Z wartownikiem mógłbym sobie zrobić jaja, gdybym sobie najpierw zebrał hajs, a później go zapił, ale... No to jest stanowisko snajperskie, kurwa mać. Dobra, wejdźmy do kibla. W kiblu się przechowamy, kolega do nas podejdzie i go sobie skrupulatnie zdejmiemy, ha. U tamtych się przy okazji dialog załączył. Rozejdą się, bardzo dobrze. No chodź tu szybciej, wartownik, chodź. Wiecie, nie ma to jak na początku zdjęć wartowników, oni posiłki przesyłają, także, znaczy wzywają. Także wiecie, no, gdzie ja mam iść? No chodź tu, chodź. Bang, nie ma kolegi. Dobra, czy tutaj idzie sobie od razu drugi przyjaciel przy okazji odlać się, czy coś w ten deseń? No patrzcie, tutaj nie przyszedł. A może przyjdzie? Nie wiem. O, zobaczył ciało. Kurwa, idzie tędy. No, już wzywał kurwa tamtych, ale zdążyłem go zabić, na całe szczęście.
No, mogłoby być cienko, nie? Mogłoby być cienko. Dobra, tutaj sobie stoi wartownik, kurwa, jakby się przydał, nie wiem, łuk, kurwa, lotki, albo kurwa pistolet z tłumikiem czasami. To by było po prostu piękne. Muszę chyba jak najszybciej sobie odblokować, wiecie, opcje dla Vita, nie? Wtedy będę miał właśnie dostępną broń z tłumikiem. Dobra, na dole został jeden kolega w tamtym pomieszczeniu. No i mamy paru na górze, nie? Także no nie wiem, czy zabijać teraz tego na dole, czy zająć się tymi na górze. Nie wiem, jak będzie rozsądniej. Pozbierajmy oczywiście hajs. Hajs jest jeszcze w kiblu. O, o. Nie ma to jak trzymać hajs w kiblu. W ogóle, kurwa, te lustra, kochane. Boże, jak to wygląda. Ja już wstałem, a tam, kurwa, no zombie. No, no zombie, po prostu, kurwa, zombie. Jak oni mogli spierdolić takie proste smaczki, no? Bożeż ty mój, Hangar 13, co wyście, kurwa, odjebali? Takie piękne rzeczy, kurwa, po prostu usunąć, jakie były w Mafii 2, wiecie, aktywność praktycznie z każdym, kurwa, elementem otoczenia. Czy to były budki telefoniczne, czy cokolwiek. Możliwość tego, tuningu w warsztatach, możliwość umycia samochodu, przebrania głównej postaci naszej tutaj bohatera, zamykanie, otwieranie okien, nawet lustra normalnie działały, czy takie fajne smaczki jak po zbiciu szyby odłamki szkła, które zostawały na samochodzie i spadały, kiedy się ruszyło. No to było piękne. A co oni zrobili? Nie wiem. Bagujące się krzesła w pobliżu. No. AI durne, jak nie wiem, i w ogóle. Gdzie się ich dosłownie gwiżdża, oni podchodzą, a my ich zabijamy. I możemy tkwić w jednym miejscu, a oni będą podchodzić, kiedy jest wszczęty alarm i nas szukają. Będą podchodzić, cały czas będą szli w naszym kierunku. W jedno miejsce my możemy stać sobie w bezpiecznym miejscu. Dosłownie. Mogą w ogóle ten, patrzcie, ej, patrzcie na to. Don't touch my whisky. Albo jeszcze dalej potrzymaj moje piwo, albo będę żygał. No. A niektóre rzeczy tu się śmiesznie bagują, ale mimo wszystko historia ma swój urok, nie? Sama historia jest spoko, tylko cała reszta jest zjebana. Nie wiem, ile razy ja się będę podczas tej serii o tym wypowiadał, aż chyba do znudzenia. Normalnie denerwuje mnie to. Denerwuje mnie to, jak można takie fajne rzeczy gameplayowe po prostu, kurwa, pominąć. No jak oni to mogli zrobić? No, no jak? Dlaczego? Dobra, tutaj mamy bombli. Jeden, drugi. Ty od razu giniesz. Wiecie co, nie wiem dlaczego. Jakoś lubię tak steltowo tutaj sobie chodzić. Nikt nie wie, że jestem. Trochę, wiecie, ograniczone jest poruszanie się, ale... Po cichu sobie, wiecie. Pyk, pyk, podchodzimy. Jeden, drugi. Zdejmujemy ich po cichu na strzała. Żaden z nich nie wie, że ich koledzy giną. Czy on aż tutaj podejdzie, czy nie? On coś nosi. Dobra. Skoro on coś nosi i on jest w ogóle tam dalej, to możemy go sobie zdjąć. Czyż nie? Czyż tak? I tam został ktoś po drugiej stronie. Ale najpierw tutaj hajs opierdolimy. I dopiero pójdziemy do ostatniego bombla. To jest chyba ostatni bombel, nie jestem pewny jeszcze. Czy on jest ostatni, czy on nie jest ostatni, ale chyba tak. Chyba generalnie tak. No i w ogóle mamy snajperę. To jest chyba ostatni bombel. Także no. Wróżę mu piękną śmierć. Kosa w kręgosłup. Nie, Lincoln jest naprawdę brutalną postacią. Dobra, no i co? No wymordowałem tu wszystkich. Teraz mogę co? No, no zniszczyć tylko to, co mam zniszczyć i zajebać tą furgonetkę, no. Nic mi więcej nie pozostało do zrobienia. Także więc, tutaj mamy jakiś, nie wiem co to jest w ogóle, kontrabanda, jakieś narkotyki, bimber.
Dobra, muszę trochę z pistoletu rozjebać. Szukałem Mixa, nie? Ktoś coś krzyczał? Ktoś tu jest? Halo? No, może to z zewnątrz ktoś jakieś jęki z siebie wydaje. Nie wiem, tu generalnie leżą jeszcze jakieś hajsy. Jedne hajsy, drugie hajsy. Tu jest coś do zniszczenia. Tak, ja mogę zniszczyć w takowy sposób. Po co marnować amunicję, którą i tak zresztą zbiorę, kurwa, albo kupię i ona nie jest jakoś fuj droga. Ale wiecie, no, w razie czego, jak zapomnę, amunicja zawsze na propsie, tak? Dobra, tu jest jeszcze coś do zniszczenia, jeszcze coś do zebrania mam na górze. O, jakoś, nie wiem, dziwnie to uderzał, jakoś tak cicho, takie głuche uderzenia były. Chociaż może to przez autodaka i przez to, że ja gadam w sumie też, no. Dobra, tu nie ma... Czemu nie zrobili przejścia w wejścia tak, o, tak, że z jednej strony i z drugiej można wejść? On dalej jeszcze w ogóle w chuj rzeczy pozostawał, ale to zaraz sobie zbierzemy, spokojnie. Tutaj jakieś hajsy chyba leżą. Hajsy czy nie hajsy? No pewnie, że hajsy tu leżą. A tutaj co my tu mamy? A, jakieś, dobra, przejście w zejście, ale chyba nic ważnego tam nie ma. Można jeszcze było jakoś od góry wejść? Nie wiem. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Mamy jakieś zielone znaczniki, nie wiem od czego one są, czy to jest hajs? Nie, tutaj kamizela, zdecydowanie, apteczka. Nie wiem, czy hajs tu jeszcze jakiś leży. Ogólnie. Ale na pewno sobie kamizelkę uzupełnimy. No leży hajsiwo. Patrzcie, kurwa, schowało się. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tu chyba jest na razie pucho. Jakieś farbki. Nie wiem, co to jest. Konserwy. Muzyka bez przerwy. Czy cokolwiek. Tam coś jeszcze było do zniszczenia obok tej furgonetki, także podejdźmy. Zniszczmy, co mamy zniszczyć, zajebmy furgonetki i ciekawe, czy straty już mi osiągną taki dobry poziom, czy nie? Czy jeszcze będę musiał coś zrobić? Na pewno będę musiał soldaty jeszcze pozabijać. Gdzie to jest? Gdzie, ja się pytam, gdzie to jest? Tutaj, tu coś jest do zniszczenia. Bang! Kolejny 1000 mniej, okej. Bierzemy furgonetkę i se stąd wyjeżdżamy. Rozwalamy bramę. Wszędzie jest raczej pusto. Także nie powinno być już żadnych problemów. Aha. Co nie, co tak. Dobra. Lećmy przed siebie, zatem oddajmy furgonetkę tak do ojca Jamesa. Ojca Jamesa, dokładnie. Oddajmy furgonetkę do ojca Jamesa. On nam coś pewnie powie, skąd my to mamy. I w ogóle policją się nie musimy przejmować, na żadnych światłach. Nie wiem, po co gra mówiła o tym, że policja zwraca na nas uwagę? Po co nam to gra mówiła? Bo tego nie rozumiem właśnie. Gra o tym mówiła, a tego się nie stosuje. No nic, trudno się mówi, no taki przypadek, wypadek, że no niestety, no tutaj łamanie przepisów ruchu drogowego jest widocznie zgodne z prawem. Nie ma nigdzie ograniczeń prędkości, nie ma, są tylko światła i są jeżdżący ludzie, których tak się łatwo omija, nie jest ich jakiś, nie wiem, natłok. Nie widziałem tu jeszcze korków w tej grze jakoś, jakichś większych. Na przykład w GTA się zdarzało, że było taki ruch był, że było ciężko zapierdalać, nie? No a tutaj jednak się da. Mimo wszystko, nie? Okej, dobra. Hamowanie ciężarówką nie jest zbyt łatwe. Ale widzicie, no jest cięższa i jednak wiecie, no, lecenie z jakąś większą prędkością w jej przypadku, no jest uciążliwe. No niestety. Dobra, daleko my do tego ojca Jamesa jeszcze mamy. Znacznik mi gdzieś zginął informujący, ile ja do niego mam. Nie, dalej nie wiem, czy to są metry, jednostki, czy inny bullshit. Ale okej, okay, no niech tak będzie, że po prostu są to metry, bo jest mi tak chyba najwygodniej to określać, no wiecie, no bądź co, bądź u nas jest system metryczny, nie?
Nie, za podróże takimi ciężarówkami, one się toczą, patrzcie, to jest 60, a nie, 60, to jest stówka na godzinę. To jeszcze nie tak źle, to jeszcze nie tak źle, no. Stówkę na godzinę ciężarówką, moi drodzy, powiem wam, że taką załadowaną to jest szał. Szczególnie takim dostawczaczkiem, co mówicie, bliźniaczki z tyłu i macie kurwa w chuj ładunku, nie? Medical supplies, antibiotics, bandages, bunch of other stuff. Thought you could put it to good use. I probably don't want to know where this came from. Don't ask and I won't have to tell you. Fair enough. I know some folks who can use this. I'll take it from here. No tak. No, ojciec James na pewno, ale na pewno zna osoby, którym przydadzą się medykamenty. Zostało jeszcze 4000 do tego, nie? Do zniszczenia biznesu. No to co, no soldatami trzeba się będzie chyba zająć, tak? Daleko do nich, kurwa, to jest na dole, o Jezu. No są soldaty, jest jeszcze to, no to, no, to też bym już sobie w sumie zniszczył, troszeczkę hajsu się z tego zgarnie. Ach, no czemu by nie? No dobra, zajmiemy się może soldati w tym odcinku jeszcze. Może uda nam się zrobić obydwu. Nie wiem jak to wyjdzie, czy będzie jakieś fajne podejście do któregoś, czy nie. Ale postaramy się, wiecie, zdjąć obydwu soldati. Sądzę, że tak będzie najfajniej. Ja mogę sobie ogólnie podsłuch założyć. O, może się kiedyś przyda, nie? A może się kiedyś przyda. Jak już mogę, to założę. Mamy trochę tych części, także luzik. Zresztą te części się w miarę szybko zbierały w odpowiednich dzielnicach, także to też nie jest jakiś problem. Dobra, przydałoby mi się jakieś autko. Stoi tu jakieś fajne, no to są jakieś takie same Oldsmobile, totalne. Dobra, weźmy sobie to. Może nikt nie zadzwoni po policję, co? A tak w ogóle, ej. Wait, tu są części elektroniczne. Leżą mi pod nosem. Kurwa, oczywiście zawsze muszę najpierw wejść do auta i dopiero je zauważyć, no ale... No już tak mam, no już tak mam, bo się człowiek zajmuje wszystkim innym i zauważa inne rzeczy. No dobra, lećmy do soldata. 1300 metrów. W cudzysłowie. 1300 metrów, 1000, nie, w miarę też szybko leci przynajmniej, no już tutaj sobie gnamy 75 mil na godzinę. Pogoda nagle z deszczowej zrobiła się słoneczna. Dosłownie w mgnieniu oka. Przeleciał deszcz, pojawiło się słońce. Jak ja bym chciał, żeby pogoda zawsze takie figle płatała, że to wiecie, tak o, pstryk i nagle nie pada, jest słoneczko od razu. A zazwyczaj przestaje padać. Jest jeszcze szarowa i dopiero gdzieś tam za pół godziny słońce wychodzi, nie? Przynajmniej takie rzeczy najczęściej się widzi. A nie, że kurna jest pstryk dosłownie. Chociaż no, może są takie... O, a tu patrzcie, już pada z powrotem. O kurwa, i to jak? No takie ładne słoneczko była, tu taka ulewa. Chociaż takie momenty się zdarzają. Pamiętam kiedyś u ciotki, jak byłem, to... u ciotki na podwórku padało, lało jak skurwesyn. A za płotem już nie padało. Co prawda nie było jakiegoś słońca, nie wiadomo jakiego, ale za płotem było luks. Można się było bawić, bo to tam mieliśmy, nie wiem, po 8 lat. I za płotem nie padało, no i było fajnie. A czym było spowodowane taka anomalia pogodowa? Nie wiem, no czasami tak po prostu jest. Dobra, gdzie wy tu jesteście? Ej, to jest... Oni są pod ziemią, na górze albo pod ziemią. Dobra, oni chyba są pod ziemią, wiecie? I chyba gra mi każe tutaj iść, żeby zejść do nich. No dobra, no dobra. Także no, nic nie stoi na przeszkodzie, jak już będziemy pod ziemią. Zrobić trochę po cichu, a trochę postrzelać, albo rzucić jakiegoś fajnego granata, czy tam innego koktajla Mołotowa, nie? Czekajcie, tu jeszcze wejdę, bo są jakieś części elektroniczne zaraz obok. Zaraz za domkiem, ale dobra, to później pozbieramy. Jak nie zapomnę oczywiście. Elektronika, ważna rzecz przecież, nie? Okej, powoli, po cichu, spokojnie, idziemy na dół. I tak, kogo my tu mamy? To jest dwóch bombli na razie. Jeden tu podejdzie. Nie wiem, czy na gwizdanie, wiecie, reaguje więcej niż jedna jednostka, ale chyba
Reaguje jedna, że do nas podchodzi, a reszta się chyba tylko odwraca i patrzy, co się dzieje. Dobra, ściągnę co tu drugiego. Podejdzie tu, zobaczy ciało. Podbiegnie nawet wtedy chyba. Będzie troszeczkę szybciej. No chodź tu, kolego, chodź. Chodź. Dostaniesz serdeczną kosę w gardło. Nie wiem, to fajnie ich chowa, przynajmniej tak w miarę stara się schować ze ścianą. Wciąga ich gdzieś tam zawsze, nie? Dobra, mamy tutaj elektronikę. Mamy też... notatkę. Napraw tę cholerną łódź. Jeśli silnik zacznie dymić, to tak samo jakby ktoś mnie oświetlił reflektorem. Drugi raz nie dam się postawić w takiej sytuacji. Nie wiem, czy już mówiłem, ale te notatki strasznie przypominają mi motyw z Mad Maxa z notatkami. Tak samo się je, wiecie, wyświetla, tak samo się tłumaczy. Wszystko się robi tak samo, generalnie. Dobra, mamy paru kolegów. Mamy paru kolegów. Czy ja tam dorzucę takim na przykład Zemim, żeby się gdzieś zeszli? Nie, utopi się. No i dupa, kurwa, po planie, nie spalę ich wszystkich naraz. Dobra, weźmy pistolero. Więc chyba to trzeba będzie do nich postrzelać, nie? Przydałoby się na sam początek zdjąć wartownika. Żeby nam sobie nie wezwał posiłków, nie? No i dobra, trzech gości. Powinno się... Kurwa, osłony mi rozpierdalają. No nie, no tak się nie bawię, no moi drodzy, panowie, halo, halo. Stanę sobie w ogóle bliżej. Tego bym sobie zdjął. O, tam coś wybuchło. Całkiem przyjemnie. Tego dam radę postrzelić. No, no. Dobra, chyba nie żyje. Chyba jest zastrzelony. Tutaj w ogóle cel główny zabij. Czyli pan soldati. No, kurwa. Nie wiem, czy ja go trafiam. Teraz trzeba trafiam w jakąś skrzynkę. Ale dobra, no. No tutaj jeszcze jakiegoś bombla ma, nie? Skąd on tam strzela? Stamtąd strzela. Kurwa, oczywiście ja go nie trafię stąd. Jest za daleko. Był za daleko na moje umiejętności. Kurwa, no też nie wrzucę im tam nic za bardzo. Ojej, dobra, jeden nie żyje. Jeszcze jeden kolega. W ogóle ten soldat i to z czego on do mnie strzela? Jakieś takie dość duże jebnięcia się robią. Proszę bardzo, ten beczułka ładnie wybuchła. Dobra, tamten kolega chyba nie żyje. Fajne jest to, że jak mamy, wiecie, tylko naruszony pasek zdrowia, to on wraca sobie do jakiegoś tam pełnego oręża, nie? Dopiero jak się skończy, to trzeba sobie zastrzyk adrenaliny jebnąć. Nie wiem, czego trafiam, czego nie trafiam. Biega tu jak pojebany w każdym bądź razie. Zaraz mi się skończy amunicja. Dokładnie. Został mi się pistolet. Że ja podejdę sobie bliżej, będzie mi łatwiej trafić, co? Szczególnie, że ja to wiecie, no, celując padem, to nie jest takie wcale proste. Tak, teraz się będziemy chować i kryć. Dobra, padł. Tak ładnie, chyba w gardło dostał. Dobra. Mamy wystarczająco dużo szkód, fajnie. Ja bym sobie jednak, wiecie, zniszczył pozostałe rzeczy. Zebrał pozostałe hajsy. I ogólnie pozostałymi biznesami też się zajął, żeby je zniszczyć. Nie wiem, czy aligatory mogą nas tutaj atakować. Mogą albo nie mogą, nie wiem. Na razie póki co to wiem, że jak ciało wpada do wody, to później zostaje zjedzone przez właśnie takiego aligatora, nie? Także jest, wiecie, jest smaczek. Dobra, kolejna część elektroniczna, trochę hajsu. Tutaj ten miał hajs, nie wiem, on się zbiera sam, czy się nie? Tam się oczywiście coś bugowało, ale... Tutaj powinna kolejna elektronika leżeć, miło. Tam dalej jest kolejna elektronika, ale już mi się nie chce pływać, pierdolę to. Ile można pływać? Dobra, lećmy na górę. Tutaj jest jeszcze jedna część elektroniczna i mam nadzieję, że tu będzie też wyjście jakieś.
Jest wyjście, jest drabinka, jest pięknie. Tylko, że to jest całkiem drugiej strony, nie wiem gdzie ja będę w tym momencie. Dobra, elektroniko tutaj. Nie wiem gdzie ja w tym momencie jestem, nie wiem gdzie jest moje autko i chyba trzeba będzie sobie wziąć następne. Coś tak czuję. Na przykład to. Dobra, weźmy to auto. Standardowo wybicie szyby. Mamy dwie rzeczy do zrobienia. Mamy tam, wiecie, pójść do gościa, ale no ja zabiję drugiego soldata. No, nie wiem, czy to ma, wiecie, jakiś sens, czy nie. Ja sobie to robię. Może zmienię konwent w jakimś czasie. Po prostu stwierdzę, że za dużo czasu mi to zajmuje. Ja na razie się bawimy. Na razie się bawimy. Żeby było, wiecie. Wydaje mi się, że zabijanie soldati daje mi to, że nie ma ich później gdzieś tam, nie? Albo tak było w Ojcu Chrzestnym, a mi się już pierdolą gry totalnie. Nie jestem pewien, kurwa, oni już są tutaj. Dobra. Kolega się już tutaj trochę mną chyba zainteresował. Tylko ja bym się oddalił troszeczkę. Pobiegnę sobie z drugiej strony, bo tam jest skrzyneczka. No wiecie, nie zauważyłem, że to już jest tak tutaj, totalnie tutaj, nie? W tym miejscu. Podłóżmy sobie tę pluskwę, czy jak to tam, kto chce to sobie nazwać. Podsłuch, pluskwa. No i teraz może... Jezu, ile ich tu kurwa jest. Dobra, tutaj jest ten soldat i cały, co? Tam gdzieś jest paru ludzi. O kurwa, oni tutaj tak łażą. Nie. Zły pomysł, bad idea. Dobra. A ten coś tu noszą znowu, tak? Oho, dobra, rzućmy sobie wrzeszczącego Zemiego, żeby się tam trochę zeszli wokół niego. No, halo, Lincoln, przyklej się do osłony. Zrób to tak motherfuckersko. Dobra, okej. Okay. Przy okazji fajnie było zabić wartownika, nie? Kurwa, mać za wcześnie, ale dobra, wartownik nie żyje. Ja wyjebałem wszystkie koktajle Mołotowa ogólnie. Dobra, ale nie żyje ten kolega. I jest już spoko, to mogę stąd chyba sobie po prostu spierdolić, co nie? Mogę? Mogę, czy nie? Czy wymordować ich wszystkich? Nie, dobra, wiecie co, spierdolamy stąd po prostu. Tutaj stoi jakiś samochód, oni niech tam sobie strzelają. Co mnie to kurwa obchodzi? Zabiłem soldati, a reszta to w ogóle w dupie, kurwa. Co jak będę się z nimi kurwa bawił wszystkimi? Po co ich mam mordować? Wiecie, no biznesy są szczyszczone, a soldaty zabiłem dla czystej frajdy i przyjemności. Raczej wątpię, by mnie gonili. Także powinno być, wiecie, no na chilluxie, nie? Okej, dobra. Droga do koni DeMarco, a tam zaczniemy następny odcinek chyba. Także zakończymy sobie tutaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to wiecie, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bye bye.